Cześć, w tym filmiku pokażę Wam, jak zaprogramować poda Go tak, by zmieniały nam się presety w trakcie grania. Tak, byśmy mogli naszym DAW-em sterować naszym urządzeniem, naszym podem, żeby zmieniać sobie presety czy snapshoty w trakcie grania. Jest taka rozpiska w instrukcji, która zawiera wszystkie kody MIDI oraz kody dostępne do sterowania przyciskami. My skupimy się w tym filmiku na programowaniu presetów. Będziemy je sobie podglądali w aplikacji PodgoEdit, żeby mieć podgląd, jak to wszystko się zmienia. Mam tutaj taki przykład projektu Canon Rocka, w którym sobie zrobiłem automatyzację MIDI. My ją sobie zrobimy jeszcze raz od nowa, tak by zmieniały się nasze presety. Ja będę chciał, żeby zmieniał mi się preset na kanał, który jest reampowany, który wysyłam po prostu suchy sygnał gitary, tak byśmy sobie mogli go odsłuchać w programie, tak by zmieniały nam się brzmienia. Dobrze, to tak, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to ustawić sobie sterowniki ASIO w Windowsie, w Macu, Audio Device na PodGo. Musimy włączyć opcję Enable w MIDI Output w ustawieniach Reapera na Enable. Prawym myszkiem klikamy Enable i także ustawić kanał nasłuchiwania, wysyłania. Ja ustawiam pierwszy. Można bodajże też na wszystkie. I istotne jest to, żebyśmy w podzie również to zrobili. Mamy w Global Settings mamy ustawienie MIDI Channel. Tu musimy dopilnować, by mieć taki sam kanał nasłuchiwania jak w naszym DAW-ie. Dobrze. I teraz tak. Na samym początku, ja sobie ustawiłem znaczniki w moim projekcie. Na samym początku mamy dwa foldery z presetami. Ja chcę, by na samym początku przeskoczyło mi na folder presetów User, a następnie wybrało mi preset 10D z moim brzmieniem. Także patrzę, będę musiał na samym początku ustawić kod MIDI CC z wartością 1, a później patrzę 10D, program change na kod 39. Później ewentualnie zrobię sobie jeszcze automatyzację snapshotów. Dobrze, więc tak, to co muszę zrobić, to tworzę nowy kanał. Resztę sobie wymutowałem tutaj tych MIDI. My sobie zrobimy kanał o nazwie test. Tak. W route muszę wybrać w MIDI hardware output line 6 pod go. Zaznaczam sobie obszar, w którym chcę, żeby moja automatyzacja działała. A sobie od początku, od pierwszego ustawię i biorę new MIDI item. Dobrze. Teraz, gdy już to mam, mogę sobie zrobić dwuklik i dodawać już obiekty. I teraz tak, na samym początku, gdy otworzycie dwuklikiem, będziecie mieli coś takiego, będziecie mieli taki piano roll i sam bank program select. Piano roll nam nie jest potrzebny, my chcemy sobie dodać dwa dodatkowe, o tutaj panele. Pierwszy to będzie program, kolejny będzie to CC, czyli Control Change na 69 Hold to Pedal. Dobrze. Teraz dwuklikiem dodaję sobie dodaję sobie pierwszy tutaj sterowanie. I tak, sprawdzamy. Przełączam sobie to 0,1, które dodałem. O tutaj. To będzie dosłownie zmiana folderu na U0. Więc puszczam kawałek tracka, muzyki i patrzę, co się dzieje tutaj. Zmieniło się. Dobrze, to znaczy, że działa. Zmieniliśmy folder. Teraz, co chcę dodać, to będzie już kolejna rzecz. O, tutaj będzie Control Change, będę chciał dodać. Też daję dwuklik, pojawia mi się coś takiego. Tutaj klikam prawym przyciskiem myszy w pustej przestrzeni na Event Properties.
Control Change i mnie interesuje 39. W zasadzie to będzie Program Change. Więc tutaj daję o, Program Change. Stawiam 39. Zobaczmy. Dobrze, zmienił. Więc tak, dam go sobie trochę dalej. Na przykład chciałbym, żeby on mi dopiero zmienił no, cały jeden takt. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj na podglądzie. Pod GoEdit. Zmienił nam folder, OK. I następnie preset. Zmiana folderu jest na początku dla mnie o tyle istotna, że jeśli będziemy mieli jakikolwiek włączony preset z Factory, bo na przykład tam sobie grzebaliśmy, coś testowaliśmy, sprawdzaliśmy, to zawsze przy uruchomieniu tej ścieżki otrzymamy od razu przełączenie się do właściwego folderu, następnie do właściwego presetu. Dobrze. Natomiast ja bym chciał, tutaj mam jeszcze o ikonkę snapshotu, chciałbym, żeby on zaczął, żeby mógł zmieniać też, zaprogramuję też zmianę snapshotów, żeby mógł mi po prostu zmieniać snapshoty w danym presecie. Jeszcze raz tylko zobaczę, jak to działa. OK. Dobrze, domyślnie mam tu snapshot pierwszy. Przypuśćmy, że w kolejnym takcie chciałbym zmienić to na snapshot drugi. Zatem robię dwuklik, event properties, a tutaj mam snapshot 2, to mam CC, 69, tak dobrze, i tutaj daję value na przykład, ok, 1, zobaczmy. Ok, zmienił mi, no i teraz zobaczcie, odpalam od początku, zmienia mi folder, później zmienia mi preset. O, i tutaj teraz naprzód dwójeczka. No i analogicznie, tak jakbym chciał dodać jeszcze kolejny. O, przepraszam. Kolejny, tak, to... A może go usuniemy. Tak, dodaję event properties. I tutaj daję sobie na przykład czwarty preset, to będzie. O, trójeczka. Patrzymy. Tutaj się skupiamy. Zmienił. No i tak samo. Mogę dać tego więcej. Na przykład chcę zmienić na kompletnie inny preset. Dam sobie na przykład 35. Nie, no tak, preset. Zobaczmy. Tak, zmieniam. I tutaj akurat pod tym miałem new preset. Także w ten sposób możemy dokonać automatyzacji MIDI. Jest to użyteczne. POT ma możliwość jakby tylko MIDI out, czyli możemy za pomocą DAW-a sterować naszym urządzeniem. Tak, to jest o tyle przydatne, że ja na przykład sobie mam jakieś tutaj partie, powiedzmy bez harmonii, z harmonią czy z jakimś innym efektem. Nie muszę skupiać się kompletnie na przełączaniu nogą tych brzmień. Mam to wszystko zautomatyzowane, no i jestem w pełni w stanie skupić się na graniu. To jest, ma bardzo wiele zastosowań i można to też użyć w jakimś profesjonalniejszym setupie z zespołem i tym podobne. Ok, wydaje mi się, że w miarę to wytłumaczyłem. Także dzięki za uwagę, no i powodzenia.